Jeżeli chodzi o zimę, na pewno bardzo utrudnia i to nie tylko nam, ale to wszystkim zespołom, bo no nie ma co ukrywać, że borykamy się z bardzo dużymi problemami. Jak dzisiaj nawet widać, w Krakowie jest minus 13 i bardzo ciężko, żeby prowadzić normalne zajęcia. Dlatego też tak robimy, żeby to w miarę tych zawodników doprowadzić do zdrowia i żeby też nic się nie wydarzyło przed tymi meczami, bo czekają nas bardzo trudne spotkania i wiemy o tym. Jeżeli chodzi o stan zdrowotny, to na pewno Fink, no i tak ma kartki, ale to raczej nie byłby do grania. Gdzieś tam nie chcielibyśmy w jakikolwiek sposób z nim ryzykować. Z Diego, z Czowilo i z Zeniowem dopiero dzisiaj podejmiemy decyzję po południu, w jaki sposób też będą trenować i co będą robić. Także na pewno swoje problemy mamy, ale widać po zawodnikach, że są bardzo zwarci do treningu, że są też, robią wszystko do tego, żeby się przygotować jak najlepiej do tego spotkania. I Arka na pewno, no to jest bardzo solidny zespół. Widać, że odżyli po tym zdobyciu pucharu i po utrzymaniu się i są bardzo groźni, mają bardzo groźne stałe fragmenty gry w ofensywie. Pokazali tutaj w Krakowie w meczu wcześniejszym, że potrafią grać. Na pewno mieli tutaj trochę pecha, ale tak to w piłce bywa. No my też wiemy, jakie są atuty, musimy je wyeliminować i na pewno te wrzuty z autu, które mają, to są najgroźniejsze w lidze, bo wrzucają bardzo daleko i na to się musimy uczulić. Wszystkie te stałe fragmenty gry są bardzo istotne. Na pewno zobaczymy, jak u nich z Łukasiewiczem, bo to jest taki łącznik tego, znam go bardzo dobrze, bo go prowadziłem w ŁKS-ie, to jest bardzo dobry też duch zespołu i czy będzie w stanie grać, czy nie. Dlatego tutaj też jeszcze mamy 2 dni do meczu i miejmy nadzieję, że my się wszyscy wyleczymy, a też będziemy wiedzieli, jak w zespole Arki to będzie funkcjonowało. Zachęcam do zadawania pytań i pytania do mikrofonu. Panie trenerze, mógłby pan doprecyzować, co się dzieje z Czowilo, Zeniowym i Diego? No nie, bo nie będziemy ułatwiać komuś zadania. No mają drobne urazy i po prostu tutaj zrobimy wszystko, żeby ich doprowadzić do używalności. To jeszcze jedno pytanie. Czy Niko Datkowicz, już wszystko w porządku z nim i Michal Siplak? Prawdopodobnie dzisiaj wejdą w dwójkę do treningu. Już ostatnio byli w treningu, ale dzisiaj już dojdą, jeżeli chodzi stuprocentowo do zajęć. Ja chciałbym pana trenera zapytać, bo się tutaj pojawiła przed chwilą informacja o przedłużeniu kontraktu. Chciałbym, pan mógł coś powiedzieć więcej na ten temat. No, skąd taki pomysł, żeby akurat teraz, dzisiaj go przedłużyć? I jak pan to odbiera? Chyba jako wyraz, no, zaufania do tego, co pan tu robi, bo po kilku miesiącach przedłuża pan kontrakt, to chyba o tym świadczy. Pierwsze to akurat no, wypada mi podziękować i profesorowi Filipiakowi, i wiceprezesowi Tabiszowi, i wszystkim ludziom tu związanym w Krakowi za zaufanie, bo jest to bardzo zawsze trudne w naszych warunkach, bo ktoś podpisuje wcześniej kontrakt, gdzieś tam ci ludzie wytrzymali ten najtrudniejszy okres, który tutaj był, bo byliśmy bardzo długo w tabeli przedostatni, bardzo długo walczyliśmy o to i akurat tutaj bardzo dużo zmian zrobiliśmy, które z profesorem i tutaj z ludźmi, wszystkimi, którzy tutaj są, bo to nie jest też tylko tak, że to tylko moja praca, ale też nawet ludzie z marketingu, którzy tutaj są i ludzie, którzy sprzęt wydają, to też są związani z tym, żeby po prostu podnieść wartość tego klubu i uważam, że Cracovia to jest klub, który ma bardzo duży potencjał i trzeba go po prostu tylko teraz odpowiednio jeszcze pobudzić i wykorzystać. Tym bardziej jest to miłe, że mając jeszcze i tak rok kontraktu, że w klubie proponuje się trenerowi przedłużenie umowy i to zdaję sobie też sprawę, że to w piłce dzisiaj jest, jutro tego nie ma, ale jest to bardzo ważne, że w perspektywie tych miesięcy przepracowanych, które tutaj pracuję, to po prostu, że ludzie są zadowoleni i też wiemy, że sam wiem, że te wyniki chcielibyśmy, żeby były lepsze i to, ale jak się popatrzy, to w ostatnich 5 meczach graliśmy z zespołami z samej czołówki, te punkty zdobywamy i pokazujemy się z coraz lepszej strony, mimo że brakuje nam jeszcze, no nie ma co ukrywać, że po powrocie z Turcji mieliśmy okazję 2 razy trenować na trawie, no także jest to na pewno nasza duża bolączka wszystkich polskich klubów, no ale nie ma też co narzekać na to i tutaj wracając do tego przedłużenia tej umowy, to na pewno no mamy program taki, że chcemy go wdrożyć, dlatego też te grupy mamy z tymi juniorami, dlatego też mamy to, że ściągamy tych zawodników już teraz 2002-2001
tutaj do nas i same te akademie, które też są tutaj się rozwijają. Dlatego Cracovia uważam jest bardzo dobrym klubem rozwojowym i chciałbym, jak będę odchodził z Cracovii, żeby problem mieli następcy taki, że mówili, że to już jest nowa drużyna trenera i żeby zdobywała mistrzostwo, tak jak gdzieś tam jest grupa ludzi, która zdecydowanie nagle umniejsza jakiekolwiek zasługi moje w Jagiellonii, a jest to bardzo, bardzo dziwne, bo tym bardziej ja nigdy nie życzę im źle i życzę im zawsze bardzo dobrze. Dlatego tym bardziej jest to przykre, że dzisiaj wszyscy, kto chce sobie wyżywać, to przywali, że ten... Ja przypominam tym wszystkim ludziom, że Jagiellonia po 30 kolejkach była pierwsza i po ostatniej była wicemistrzem Polski, także ci ludzie bardzo szybko zapominają, a i tak moim największym sukcesem w Jagiellonii było odrobienie minus 10, mając karę, jeżeli tutaj była wcześniejsza i jest to dla mnie już ostatni temat jakikolwiek, który się wypowiadam na temat Jagiellonii, ale ludziom, którzy gdzieś tam przywalają mi teraz z boku, że ten to naprawdę proszę, żeby sobie włożyli, bo jak wejdą do każdej stacji benzynowej, to obok jest lód i niech sobie go tam głowę włożą, bo to im radzę. Czy są pytania jeszcze do trenera? Ja jeszcze chciałbym o Milana Dimuna spytać, bo on tak w ostatnich dwóch meczach wydaje mi się, że dużo wam dodał takiej siły fizycznej. No Czovilo zawsze był, ale tutaj nagle drugi taki wyrósł koło niego. Czy pan jest zadowolony z tego, jak on się rozwija? Bo on tu był półtora roku i mało grał i mało go było widać. No to jest zawsze piłkarza trzeba po prostu też... Często jest tak, że nie zawsze jest ten czas na to, żeby go wprowadzać. Milan akurat bardzo dobrze trenował i tu muszę go pochwalić, bo to był jeden z zawodników, których nieliczny, który rzadko był w kadrze w zeszłym roku, ale on się nigdy nie poddawał i walczył zawsze do końca, był wzorem na treningu. Dlatego cieszę się, że jest taka rywalizacja, bo to co powiedziałem, że Szymona Drewniaka też bym nie skreślał, mimo że ma teraz swoje problemy, no gdzieś tam wypadł na chwilę, ale on też jest bardzo ambitnym zawodnikiem i ja mówię, no u nas zawodnicy muszą się uczyć konkurencji i to jest podstawa. Tak jak Milan czekał na swoją szansę, teraz musi zrobić wszystko, żeby jej nie stracić. I jest jeszcze Damian Dąbrowski, który też już bierze udział 100% we wszystkich zajęciach, także też jest już brany pod uwagę i cieszę się bardzo, bo widzę, jak i Radek Kanach reaguje, jak się rozwija i Lucek, który też czeka na swoją szansę. Także są to zawodnicy, którzy gdzieś tam mogą robić postęp. A co do Milana, to na pewno takie znamienne było, że piłkarze zazwyczaj się poddają i Milan już 3 razy chciał przyjść i 3 razy chciał, żeby go wypożyczyć. Zawsze usłyszał jedno słowo tylko ode mnie, bo akurat jeżeli chodzi o takich zawodników pewnych, no to trzeba trochę czasu i trzeba też rozwoju, a tak mu po słowacku dosadnie powiedziałem, co myślę o jego wypożyczeniu. Także niech on trenuje, niech gra i teraz się cieszę po prostu, że się rozwija, ale to jest nie może być stanąć na chwilę, bo nie może zrobić kroku wstecz, bo to jest bardzo ważne. Z kolei chciałem jeszcze Arkę zapytać, bo trener tu mówił o ich stałych fragmentach, że są groźne. Owszem, ale Arka też jest bardzo słaba, jeśli chodzi o bronienie stałych fragmentów gry i wy macie atuty, żeby to wykorzystać. No akurat no tutaj też mieliśmy jedno spotkanie, gdzie chcieliśmy wykorzystać i też mieliśmy zespół, który był, a nie wykorzystaliśmy. Na pewno naszym problemem trochę jest to, co praktycznie nie mamy możliwości dzisiaj nawet wyjść i robić jakiś stałych fragmentów gry, bo to jest akurat no, w taką pogodę, to naprawdę grozi to urazami, bo gdzieś tam jeżeli często ci zawodnicy stoją, a naprawdę jest jak z boku się nawet widzi, jak jest zimno, no to rzeczywiście no, tu zawsze są jakieś tam problemy w tym. Ale na pewno będziemy chcieli wykorzystać, no nie ma co ukrywać, no widzieliśmy też jak zespoły zdobywają z nimi bramki i trzeba to zrobić, ale musimy być konsekwentni dalej, nie możemy się zadowolić, bo i tak mimo, że wygraliśmy w Płocku, to uważam, że pierwszą połowę znowu przespaliśmy, bo nie oddaliśmy w pierwszej połowie znowu celnego strzału i to trzeba po prostu wnieść i też w pierwszej połowie nie mieliśmy praktycznie zagrożenia po tych, mieliśmy 2 rzuty wolne tylko z boku, nie mając ani jednego rzutu rożnego, dlatego za mało tego robimy i musimy tutaj to poprawić, doprowadzić do takiej sytuacji jak w meczu ze Śląskiem, że oddajemy bardzo dużo strzałów, dużo celnych i wtedy prawdopodobieństwo zdobycia bramki jest dużo, dużo większe. Czy są jeszcze?
To jeszcze pytanie o tą prawą obronę, bo Fink wypadł, tutaj Diego pod znakiem zapytania i trochę się tutaj chyba problem robi na tej pozycji. Pytanie, czy któryś ze stoperów, na przykład Siplak czy Dytiatiew, są pana zdaniem w stanie zagrać na tej pozycji ewentualnie? Jeśli Datkowicz byłby zdrowy, to Datkowicz, bo w sparingach grał też i grał wcześniej w Riece na prawej obronie i na pewno też mamy alternatywę jeszcze, no, na pewno trudniejszą trochę i do realizacji, ale z Adamem Deją, bo mimo wszystko no nie mamy gdzieś, nie możemy też nagle zrobić ze względu na jedną zmianę trzech innych zmian, no a w ostateczności jakby już nie było, to będę starał się przekonać Szymona Drewniaka do tego, żeby tam grał, bo to też można to przestawić i można to zrobić, ale jest to ostateczność już, bo też nie chcę tych zawodników gdzieś tam zrobić, ale z drugiej strony no nie mamy też jakiegoś młodego, bo Zięba, który był zawodnikiem, który mógł rywalizować nawet już gdzieś tam o walkę do kadry, po prostu miał bardzo długo kontuzję barku i nawet z nami nie był na obozie, także szkoda akurat tego chłopaka, bo ma bardzo duży potencjał i mógłby wyskoczyć wtedy do grania, ale gdzieś tam urazy po prostu, które mają, to było to tak samo jak z jednym czy drugim zawodnikiem, który gdzieś tam nie pojechał, bo nie miał paszportu. No, czasami ten niuans decyduje później w piłce, że zabrakło go i może już nigdy nie zaistnieć na tym poziomie ligowym.